W trakcie wewnętrznego treningu w klanie Linkway dochodzi do pierwszego konfliktu pomiędzy Cyrexą a jej nauczycielką Sektorą. Cyrexa ma wrażenie, że Sektora uważa się za lepszą od niej. Sektora obiecała rodzicom Cyrexy, że uczyni ją doskonałym wojownikiem Linkway. Pod koniec treningu pojawia się wielki mistrz Sub-Zero, który chwali Sektorę za to, że przewyższyła swojego ojca, zajmując jego miejsce zbrojmistrza klanu. Niestety Sub-Zero ma zastrzeżenia co do zachowania Cyrexy, twierdząc, że nie okazuje wystarczająco szacunku. Linkway planuje rozpocząć produkcję pancerzy w pełnej skali, jednak najpierw chcą przetestować swoją broń w walce. Idealnym momentem ma być atak na Kual Yanga i Shira Ryu podczas ceremonii ślubnej w Akademii Wuxi. Cyrexa uważa ten plan za nieuczciwy i obawia się, że straci szacunek w oczach innych. Sub-Zero sądzi natomiast, że lepiej jest wzbudzić strach niż szacunek. Oboje Sub-Zero i Sektora uważają, że Cyrexa w końcu pozna prawdę o Kual Yangu. Nadszedł długo oczekiwany dzień ceremonii ślubnej Kual Yanga i jego wybranki Harumi. Uroczystość przyciągnęła licznych gości, w tym reprezentantów Królestwa Ziemskiego, takich jak Johnny Cage, Kenshi, Kung Lao oraz Smoke. Ceremonię miał poprowadzić obecny mistrz Mortal Kombat, młody mnich Raiden. Niestety wydarzenie zostało brutalnie przerwane przez klan Linkway, który z impetem wtargnął na miejsce ceremonii. Pod dowództwem Sub-Zero do ataku ruszyła Cyrexa oraz Sektora, niszcząc główną bramę Akademii za pomocą pocisków. W wyniku tego ataku wiele mnichów poniosło śmierć. Harumi, biorąc aktywny udział w walce, zdołała pokonać kilka wrogów z klanu Linkway. Niestety w wyniku zamieszania została pojmana przez jednego z wrogów i miała zostać zabita. Na szczęście Cyrexa dostrzegła ten dramatyczny moment i uznała, że nie jest to zgodne z jej misją. Postanowiła zareagować i obezwładniła swojego sojusznika. Uratowała Harumi. Niestety jej decyzja spotkała się z dezaprobatą Sektory, która z daleka obserwowała rozwój sytuacji między Cyrexą a Sektorą. Doszło do wymiany zdań. Cyrexa broniła swojego działania, tłumacząc, że to Kual Yang złamał przysięgę i stał się jej głównym celem. W trakcie tej kłótni interweniował Skorpion, ale szybko został unieruchomiony przez Cyrexę i Sektorę, które otrzymały rozkaz jego pojmania. W obronie Skorpiona stanęła Harumi, która ujawniła prawdę o działaniach Bi-Hana. Kual Yang wyznał prawdę, wskazując, że to Bi-Han pozwolił na śmierć ich ojca. Dążąc do przejęcia Linkway, działa bez krzty honoru, złamał świętą przysięgę i stanął po stronie wroga przeciwko ziemskiemu wymiarowi. Cyrexa po usłyszeniu tych słów zaczęła dostrzegać ukrytą prawdę. Jej wątpliwości zostały potwierdzone przez samego Sub-Zero, który okazał się być częścią spisku z Sektorą. W obliczu tych wydarzeń Cyrexa postanowiła się swojemu mistrzowi oraz mentorowi. Dzięki współpracy z Królestwem Ziemskim udało im się powstrzymać atak Linkway. Sub-Zero i Sektora zdołali jednak uciec, lecz szybko zostali przechwyceni przez Smoke'a i jego sojuszników. Cyrexa wyraziła swoją skruchę, tłumacząc Kual Yangowi, że nie miała pojęcia o planach spisku i jest gotowa zaakceptować wszelkie konsekwencje swojego braku wiedzy. Harumi jako wyraz łaskawości postanowiła ocalić ją przed śmiercią z rąk Skorpiona. Wspólnym wysiłkiem udało się również skłonić Linkway do wycofania się. Skorpion podziękował Raidenowi oraz całemu klasztorowi Shaolin za ich wsparcie i pomoc w tej trudnej sytuacji. Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie. Zapraszam do kolejnego, drugiego już rozdziału w dodatku Rządy Chaosu. Zobaczymy, no, był wcześniej w pierwszym rozdziale. Skoncentrowaliśmy się bardziej na Linkway, bardziej na Cyrexie, Sektorze, Skorpionie. Zresztą zapraszam do poprzedniego odcinka, a my jedziemy z drugim, tak więc... Rozdział 17. Tak, rozdział 17. Is unknowable, unpredictable. You are in no way prepared to stop the pain you will endure. No i dobrze, kochani, mamy 17 rozdział. Widzę, że się przenosimy do Outworld. A na tronie zasiadła już nikt to inny jak Milena, córka Sindel, która zginęła.
nor ease your loss. But it will give me great pleasure. Dobrze, że tutaj nie ma tego uśmiechu. Widocznie została wyleczona, nie? When Xiao's rebellion ended and he was imprisoned, my advisors also urged mercy to smother the seditious fire he lit. But it stayed smoldering among his followers, and when Xiao escaped from his cell, it reignited. Now my sister's armies are stretched to their limits. And as always, Earthrealm's might is at your disposal. What I ask in return is that together we try to break the cycle of violence as partners. W tamtym trakcie już musieli ich pojąć, nie? Jak my akurat walczyliśmy. What's this? No szkoda, że tego też nie pokazali, nie? No, oczywiście, mogę zrobić całą grę. No i tutaj jest to, co chyba na zwiastunie widzimy, bo tutaj już legenda Acapulco z innego wymiaru czasowego się nam pojawiła. Interlopers from yet another timeline. Yes. But whose? Tak na beki sobie rzucę głową. Rzucę, bo mogę. Ale nie spodziewałem się, że zrobią z niego jakby się mocno, bo tak, bossa, nie? Bo tak jak dzisiaj zbierałeś w samochodzie, nie mają chyba czego robić pomysłów, nie? Tylko dawać bossów, chociaż mają taki wahas już tego. Sprawdzony, na którym się zabierają, nie? Ale tak, ale no jest Shulkan i on całe życie, można powiedzieć, był Shang Tsung. Był tam Dragon King po drodze. Shinnok? No Shinnok, tak. I na tym się opiera. Mamy kontrhabika. Explain. I fought against you at the pyramid. Alongside Titan's shades. Mówiłby to jakoś oddzielić, nie? Jaką wieżę? Czy chcemy tą z jedynki? O, no to dokładnie do tego piękny motyw, nie? No. A tak to przechodzisz i nadal cały czas masz Shang Tsunga, prawda? No to też powinno to tak. Tak jak w menu, nie? No, że wybiera stara albo nowa, nie? No dokładnie. I wtedy może i z automatu wieżą mogłoby być przepisane. Też pięknie. No po prostu do wyboru. Tak jak rozdział. Proszę pana, chciałbym się dowiedział o innych wymiarach i przede wszystkim o tym, że może walczyć w tych wymiarach. I mamy 17 rozdział. Sektor, no to przyjaciel drogi, będziemy grać sektorem. Sektor. Albo sektorką. Ja już to wyjadłem. Tak. Ale odmieniają, wiesz, tutaj mówią o niej, to jak wchodzę. Rzęsko. No i mamy swoje wymiary. Reszta rzymskiego. Z innym wymiarem. Ale dobrze, że ich odróżnili jakoś, nie? O, patrzcie, Sub-Zero ucieka. We are Ungari, Chameleon. We won't fail. Uwolnił sektorę. No ale pytanie. Oni teraz chyba staną po stronie tego wymiaru, tak można powiedzieć. Nie mają innego wyjścia, nie? No właśnie. No i dobrze, znowu są razem. Ale podziały wewnętrzne, jak w polityce. To tam to trochę podziały. Tak. Jest Geralt. Jest Quan Chi. A to ten zły chyba, czy to był dobry? Ten fajnie wygląda. Tak. Najlepiej z nich wszystkich, ale on też takiego skina ma. Jest ten skin, bo się zastanawiam, skąd ten skin taki podrapany. You and Sub-Zero won't earn the Empress's mercy. What says her mind doesn't change. O, proszę. We are not fighting for her mercy. We are fighting for our lives. Tak jest. Yes. Zajebisty jest ten koń. No i te parę tej skóry. A, czekaj, bo ja sobie rekszę nie grałem. Tak, to fajnie. O kurde, teraz! To są jakby spadki na tym dochodzie. Chodź jak górę.
Ale to tutaj nikogo nowego mamy tam. Kobietę kamerę. No chyba to już załatwił, że mogę ci... Patrz! Oj. Dobra, bo pan kulo, kolego. Wszedł do ludzi. Ale trochę sceptyczny jestem do tego ciosu i wykonania, bo mógłby zarówno mieć trochę jak w Cyberpunku, że to się otwiera z pancerza, a rakieta, wiesz o co chodzi, wysuwa. Tak. No, no. To nie można mieć wszystkiego, nie, ale... No nie, ale dobra. A, przeżyć jest fajnie, nie? A zobacz, że przy ekstrajakcji mają z automatu złote maski. A to przy każdej zobaczy, nie? Tak. Ciekawe, jak on założył tą maskę, wiem, dodatkową, nie? Ja też myślę, że wiem. Fajnie, że ma czachę tą dużą, nawiązującą do MK4, moim zdaniem. No. Ale pasek jest żera. Tak, to jest złoty. O, gitara, żyga krwią. Ona chyba tak szybko zginie jak film. Kapalusza na pół. That would be foolish and unnecessary. O kurde! No ale Raiden zrobił to, co powinien. Brakuje mi starego Raidena. Tak, dobrego, fajnego Raidena. A co my mamy, no. Ale demo o czym mówię. Deal with them. Nie, ten koń kończy z bardziej taki obskurny. They saved your sisters, did they not? Time for them to finish the job. No i dobra, znowu. Pomijasz na tym kopie. Ma, dobra, ma pak, ona też ma kraja, nie? Dobra. O! Oj, nie spadnie. Ale ją z góry złapał się. Powiem ci, że jak się grabni wazę, jak to rzadko patrzysz na ekstremie. Bo zazwyczaj wiesz. Tak, ale tam nie wpadają, bo zazwyczaj nie tracisz tyle życia, nie? Bo jednak bierzesz te zdrowie na maksa. To jest taki Shanks, bo to jest Shang Tsung Chaos. A to jest pomieszany Shang Tsung tak naprawdę z Quan Chi bym. Ale zamienia się morfy, ma morfy. Jest fajna. Tak. To akurat pomyśleli, bo te w inwazjach się ponosi na porządku, to taka chunia. Tak, no. Teczka była. Bardzo, w ogóle ten Shang Tsung, no to już mówiliśmy, albo Harry Dziadko. Ale wiesz co, że też nim mi się najlepiej grało, tam mistrzowski był Shang Tsung po prostu. Bardzo fajnie mi wchodził, a ten nowy jakoś tak, ale też jest tylko dobrze grałem. O, patrz, widziałeś? Kolce. Te kolce typowo było jak przy Fatality Shang Tsunga w klasyku. Pamiętasz Fatality, tak, że... Pamiętam. No, tutaj też był ciebie. Ziemię kolce wyrastały i ona te kolce rzucał swojego oponenta. W trójce to już było. Tak, no, kaszy. Co dzieje się na ekranie, panie tobie? Ale patrz, tak naprawdę gramy 40 minut, a tyle akcji z energii, nie? Chyba, że dostanie węski i ucieknie przez portę. O! Ale fajny jest ten cios, ja go lubię. Wszyscy krasta paryją z tą rybą. How do we fight them? Trust your training and each other to endure and survive. Kamilion dużo wolę. I super! No. Super, że jest, wiesz, fabułę wciskają te postacie, które chcą bardziej też, nie wiem, zaprzyjaźnić, żeby się grać.
Bo tak to zawsze będą boczne te postacie, wiesz, od Lydia tyle ich doszło, Mavado jakiś i tak dalej i dopiero tutaj drugie swoje życie dają, bo tam już byli przegrani, wiesz, że to było dopiero zwykłe do bicia po prostu. Jakaś pogra. No, w tamtym czasach no, nie przyjęły. Ciekawe, czy pochowają jakąś postać, która w ogóle nie zadopisuje w nowej tej. W nowej Elza, nie? Zobaczymy. Wymienialiśmy bossów i zapomnieliśmy o jednym. W sumie najnowszy. Też się niedawno zapał. A, Kronika. Kronika, nie? Tak, chociaż ona w historii to na była zawsze. Ale tak, było to lepiej niej król mówi. Jest, fajny boss, fajny. Nie? Mi spodobała spokój. Myślałem, że będzie tutaj, wiesz, jak Shang Tsung zacznie szukał trochę, to byłem szukany, ale na pewno już patrzę, czy nie będzie wymienić, to czy nie. Chyba mocniejszy troszkę, ale bez efektów. A wiesz, że jak przytrzymasz... Kurczę, nie. To się samo naprowadzające się pojawia, ale to jest super. No. To wzmocniony przecież rakieta. Samo naprowadzające. Bo ona teraz tylko kurs zmienia lekko. Powiem szczerze, że Geralt jest chyba najbardziej wypakowaną postacią, która dostała największy atut. Tak mi się wydaje, wiesz? Jest dobrą postacią, naprawdę. Bo na początku on tak nie był kozak. Trzeba po prostu się nauczyć nie dobrze grać, bo... Bo mówię, no to co, jak ludzie mają opanowani, to... Słuchaj, nie wiem, kiedy to robią. Oczywiście. Dla mnie to takie postacie jak Sajek, no Newcomb też ostatecznie, ale wszyscy nie gra, to mi się super nie gra, ale w Guan Chi już troszkę mniej, bo to są takie postacie, że trzeba bardziej poskinować i inaczej też przysiąść trochę. Przysiąść, tak. Ale dostałeś już nagrodę, więc już tak, chyba jesteś na dalszym etapie. Chyba tak. Daję liczenia. Dosyć silny widać. Tam ci biorą go dodawać do domu jazda. Ciekawe po co go chcą tam. Tak, po co ten portal, no? Co może jako wiesz? O, ciekawe, że jego jedzą go na. Ciekawe czy dostał, tak. Jak w Harrym Potterze. Jest off. Chaos, jest! Dokładnie. Piekło. Czyli rozdział Sub-Zero? I hope you are fond of chaos. Ci się zbierają. Aż dziwnie, że Lord... Przybudzą jak na dużym placu. Kang tak udało się łatwo pokonać, nie? No tak. Ale tak naprawdę on go powstrzymał i uciekł, nie? Trochę to nawiązuje film o Sartre. Tak, w tej Pantery Czarnej. Tak. Only because we faced a common foe. She was complicit in mother's death. She deserves no mercy. She may not, Empress, but we will need her aid in the current crisis. We shall take the time to discuss. As you wish. Tak, to jest dobry tekst. To znaczy, że nie jest też do końca z tego zadowolona, ale niech tak będzie, nie? No ale oni tak, wyglądają jak z Czarnej Pantery trochę, trochę. Sub-Zero zmaga się z oddechem. Ty widzisz też, że go obetwadili i tego nie pokazali, nie? Tak. Za to szybko pchają fabułę do przodu, właśnie nie pokazując nam tego, nie? Zakładam, że już będzie nowy rozdział zaraz. To tam był. Patrz, stary Girasol ten. No! Ze wszystkich linii czasu.
błąd czy jest? Nie, giraf tam jest. A, no tak, tego, tak, którego teraz widzę, no. No. On jest to drugi. He is a gifted fighter. He will do well in the arena. No, for him, I have other plans. To pass the time while I infuse my Kamidobi with Geras' time crystals. What are Kamidogu? You don't know. To zagraj Mortal Kombat Deception, Kamil. They are powerful ancient relics. When used together, they can remake this timeline's reality. My genius was discerning that they could also shape the reality of other timelines. If first infused with their time crystals. Ah, he has brains to go with his brawn. Shouldn't you have captured Liu Kang? Why capture Geras? No worries. Because he is the only being who has lived in all prior timelines. Which means the time crystals within him contain the building blocks of all current timelines. Once my Kamidogu are infused with them, I will have the power to remake all timelines as I see fit. Condemning us all to anarchy. Not condemned. Elevated. Perfected. As you will be. What's the beast? Doktor Śmiernica, nie? Czerwona strona. Nie działa. This new havoc is different from ours. The one who helped Zhao's rebellion. Zgadza się. He doesn't want freedom. He wants to burn everything down. No jak to havoc? Smashing timelines together so he can watch them fight? Our havoc is less crazed because I recrafted his destiny when I restarted time. Meeting Titan Havoc proves it was wise I did. First that shame soon, now this havoc? Will the threats from these Titans never cease? Tell me, how do we escape this crisis? We must rescue Geras before Havoc takes from him what he needs. I will dispatch several legions. Katana will... Your Majesty, they are needed here. Shao's escape, his renewed rebellion leave Outworld vulnerable. Similarly, I cannot go, as my absence would leave the timeline vulnerable. Which is why you believe we need Sektor. As Lin Kuei, she and Cyrax are trained for this type of mission, and they have the benefit of being with us here. I can send them immediately, under Scorpion's command. I want neither's help. Skorpion I will go alone. That would be ceremonię, to wiesz. Do not zemścić. Doubt Cyrax's need to make amends. And do not doubt Sektor's hatred of Havoc's chaos. Or her longing for Sub-Zero's safe return. Neither will betray us. Trust Sektor. Are you sure? No. I am also not sure I trust you. But Liu Kang is right. We must act. Cały czas nie przekonał. Ja już bym się przekonał do niej. W szczególności ratowała mi Kobita. Nie understand the terms of your release? Retrieving Geras is our priority. Proszę. Rescuing Bi-Han is secondary. We save him only if the mission is not put at risk. That was made clear. Do not forget. No ciężko, tutaj na pewno w tej sytuacji ciężko się odnaleźć Skorpionowi. Liu Kang is waiting. Czyżby miała jakiś plan dodatkowo? Ciekawe jak teraz pewnie jest. Kim będziemy grać? O, jaki fajny portal, to lubię. No, takie wejście, wejście. To jest wejście. Kozackie. Tak, tak. Epicka sprawa. Ognisty portal, mega. Czyli przyszliśmy do Chaosu. No to jego arena chyba, nie?
Taka zbliżona, nie? Tak, 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 dokładnie, no. I have never seen the like. Ja też nie, w szczególności na olejdzie. No distractions. Woda spłynie w drugą stronę. Tak, 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 tak. He scolds me like some new initiate? Calm yourself. We cannot save our timeline if we fight among ourselves. When this crisis ends, we settle our differences. Ale Cyrex ma z tyłu logo, można powiedzieć, tam. Okay. Tak. Tu kogoś kopią, tak. Co to, Karalu? Zanko. Tak. O, patrz. Chyba. Tak. Tak, co tam, co tam. Ten ręki jest. Fajnie, że to tak przychodzi, bo ja bym dał w jednym wojnach na jedną planę pokręcił. Nie? Tak wygląda to, no. No. Opasz, maseczka. Tak, 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 tak. Chyba jest Derek nawet. O, jakiś ślimak zajebisty. Ale sektor też ma taki mniejszy znak, tak mi się jest, wydaje. Jest, teraz widzę, no, tak, bo no. Wtedy nie było widać, tak. It is madness. We must find Giras in this. Trochę takie auto, że powinno po prostu gorszy wydarzyć, nie? Jonathan Cage. Rank, Lieutenant Colonel. Serial number. Piss off. If he leads a resistance, perhaps he knows where to find Giras. And the cryomancer that Tarkatan mentioned, it must be Bihan. I concur. Powstrzymamy. Będzie nam pomagał John. Jeszcze Ermak został. No, jeszcze Ermak. Ale Ermak może być jednak już zły. Welcome to the party, baby doll. What's your name? Call me Sektor. I'll call you anytime you want. I też pałacuję do wojskowego. No i pan do tego. Aha. O, jajo chyba mi to powiedział, ale kurde, słuchaj. Jak się ogląda i trzeba się oderwać, no, nagle grać, nie? Ale wciągam. Wciąga to było. Na tym moment jest przyzwoita. Nie, to mi się mieli z Cyrexem jeszcze. Aha. Chyba to jest niezawy kół. To mnie jeszcze jeden X-ray. Aha. Czyli nie wraz, no zobacz. Zobacz, to jest takie... My tu sobie oglądamy elegancko. Tak, popcornu brakowało, a tu nagle jest zryw. Panie Graffiti Kavis też na to zwracam uwagę, bo... Ta arena jest super. Thank you.
Może brota pociski, powiedzmy. Dobra, oddaję, dalej. Jeszcze to. No i teraz nie ma wyjścia. Nie mam wyjścia. Dobry kombo, jak on zacznie walić z tymi nożami. No, baraka w zbarciu jest tak, ta, mocny. Ale za to ma problem, jak go bierze w stronę. Nie ma za bardzo, jak się zachodzi czy coś. Nie, bez kitu, nie mam pojary na razie. Tak, to jest przez, bo poczekałem, że będzie na pewno, bo będzie miowany już na pał tego ekstreja, wiesz. Strzelaj! Dobrze, gifty zjechały. Tak. I like your grip. O, to już się spadało, ale robię cię. Dobrze walczyć. Less flirting, more fighting. Co? Erma. No to walczymy z Ermakiem. This is some bad business. Ma zapobiec. Pokazał swoją człowieczeństwo. Już mógłby się nie... A dobra, to jest tak, no. Pan jakby był cały czas, nie? Jak z filmu, nie? No. Lord Havoc wants you captured. Your choice if it is dead. Choć w filmie niekoniecznie tak jego postać była. Jak to się mówi. Come on.
tak, zawsze to. Uważam, bo mocno tam było. A jest to bezpiecznie. Dobrze, chłopie się maczałki dostaliśmy. Tak. Za 500 baksów. Za 500 baksów, dokładnie. Allow me to salute your tailor. That is a hell of a fine suit. Lieutenant Colonel Jonathan Cage, U.S. Army, 44th Infantry. One moment I was fighting Hitler in France, next here, fighting some asshole named Havoc. We have a Johnny Cage where we come from, though the two of you have little in common. 6 months ago, I'd have been gobsmacked by that. But now, I realize we're a dime a dozen. Ah, this mashed up world's thing has got my brain foobar. Foobar? Lieutenant Colonel, what happened? At ease, friends. He's with me. Right. Thank all right, you're right. Safe. I'd be a gold star in Mama's window if it weren't for these fine people. Emperor, meet Sektor, and I'm sorry, I never got your names. Scorpion, this is Cyrax. I am Reign. No need to use my title, as I no longer have an empire. Havoc has taken it. I assume you're among his latest victims. You do not yet seem the worse for wear. Havoc arrived recently in our timeline, kidnapping a being who is key to his plans to destroy it. We are here to retrieve him. We've been trying to take Havoc down. Invazja obecna też była powiązana z fabułą. Attack on his citadel was a bust. Yeah? A lot of folks died. Reign's wife, Tanya, got captured. She is to fight for Havoc's perverse pleasure tomorrow. No pytanie, czy jeszcze będzie inwazja? To the death. The being Havoc kidnapped. No będą. I would think he is at the citadel. It is where Havoc spends his time. Can you get us there? Sure thing. But getting in, finding your friend, it's a whole nother kettle of fish. Reign's wife is the only one with a scoop on the Citadel's layout. Then we must save her before it is too late. Your aid is welcome, but be warned, death is more likely than success. Dobrze, kochani, tak więc mamy kolejny rozdział za nami. Trochę dłuższy był. Troszkę był dłuższy, ale też bardziej ciekawszy, nie? Bo w pierwszym to mieliśmy ten ślub, Cyrax i tak dalej, takie bardziej wprowadzenie. Tutaj no już mamy Sub-Zero, który został porwany. I co? Jestem ciekawy teraz, co będzie się działo z tak naprawdę Sub-Zero, no bo to może być już nam no psego zaraz przedstawiony. Mam nadzieję, że ta przemiana będzie nam przedstawiona, a nie jak to w postaci pojmania Sub-Zero i tak dalej i pchania tej tak, fabuły szybko, nie? Nam nie pokażą w ogóle tej całej, można powiedzieć, jego przemiany, nie? Dokładnie, to byśmy tutaj trochę, no nie byłoby fajnie pod tym względem. Powinni pokazać, bo to jest przemiana Sub-Zero pchana w Noob Saibota, więc to jest dosyć ważne i kluczowe, w szczególności dla fanów. Zobaczymy, co nowy rozdział przyniesie, nie? Myślę, że będzie po prostu. No i tak, i widzę, że też pojawiają się inni bohaterowie, jak Johnny Cage, który jest po prostu z innego wymiaru. I jestem ciekawy, czy kogoś jeszcze można spotkać, nie? No, zobaczymy, co fabuła nam przyniesie. Zobaczmy. Piszcie w komentarzach, jak wrażenia po 17 rozdziale i co, wiara w Mortal Kombat rodzi się w nas. Fight!